obejmuje nas przywilej zasiadania. W dniu 27 stycznia bieżącego roku odbyła się 46. sesja zwyczajna Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju. W sesji wzięło udział 11 radnych naszej gminy, radni powiatowi w osobach pana Adama Mazura i pana Krzysztofa Cyconia, kierownicy i dyrektorowie wydziałów Urzędu Miejskiego i mieszkańcy Krynicy-Zdroju. Obecni radni stanowili kworum na sesji, w tym samym byli władni obradować i podejmować uchwały. Pomimo różnych kontrowersji wokół budżetu, stosunkiem głosów 7 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się, radni gminy uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju uchwalili budżet na rok 2010. Łączny dochód gminy wynosić będzie 108 784 888 zł. Wydatki 106 965 826 zł. Na inwestycje w programie wodno-kanalizacyjnym około 52 milionów. W tym przewidziana jest odbudowa i remont dróg. Trzeba wspomnieć tu również, że odczytano uchwałę 39. sesji Sejmiku Małopolskiego w sprawie ogłoszenia w Małopolsce roku 2010 rokiem Jana Pawła II z racji przypadających ważnych rocznic dotyczących tego wielkiego Polaka. Zarządzam głosowanie nad uchwałą budżetową. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej gminy Krynica-Zdrój na 2010 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła uchwałę budżetową gminy Krynica-Zdrój na rok 2010. Dziękuję Państwu bardzo.